osób chciałby zabrać głos. Nie widzę, tam się pan zgłasza. Panie minister, proszę sobie notować. Na końcu wszyscy poproszę, żebyście zabrali głos, bo będzie nam łatwiej w ten sposób. Proszę bardzo. Mateusz Jaruszewicz, Smart Cities Polska i tak zwana strona społeczna przez lobbystów pani Wandy Buk na Twitterze. Ja zajmuję się na co dzień samorządami, tutaj chciałem, nie wiem, czy na pana, czy na panią minister, patrzę, też ładnie uśmiecha, to jest to, co potrafi. Mam prośbę do pana, nie, to jest, znaczy, wie pan, może tam w tym środowisku... Już jest, przechodzę do meritum. Nie, to najpierw pan przeprosi. Przepraszam panią minister. Bo naprawdę, to jest niedopuszczalne i brnie pan jeszcze niepotrzebnie. Ale, to jest tytułem wstępu, bo tutaj jest skomplikowana za chwilę panu rzecz. Już przechodzę do meritum. Oczywiście, że tak. Dobrze, proszę przejść do meritum i już więcej nie pozwalać sobie na tego typu wycieczki. Tak, my jesteśmy atakowani przez różne osoby w przestrzeni publicznej za pomocą mediów, które są związane z branżą telekomunikacyjną. Musimy się bronić przed tymi zarzutami. To są zarzuty typu, że jesteśmy ruskimi agentami, że jesteśmy cynicznymi osobami, które żerują na lęku ludzkim. Ja dlatego podjąłem się wsparcia tej grupy jako osoba w zasadzie, która powinna wspierać wszystkie nowe technologie, bo tym się zajmuję zawodowo na co dzień. Stwierdziłem, że jednak dołączę się do grona sceptyków. Wykonałem przez kilka miesięcy dosyć dogłębną analizę tego zjawiska, której efektem był między innymi pismo złożone w trakcie konsultacji publicznych. Dla złośliwości nie będę chyba dodawał, kiedy ono miało miejsce. Natomiast złożyliśmy szereg pytań, na które nie dostaliśmy oczywiście odpowiedzi. Jednym z głównych pytań, które chciałem przypomnieć, było to, czy są na sali lobbyści. Są? No bo jeśli nie ma, to powinni się zarejestrować, to pan poseł chyba zdaje sobie sprawę z tego, no to wygląda na to, że stroną lobbyingową jest Ministerstwo Cyfryzacji, pani Wanda Buk jest stroną lobbyingową technologii 5G, gówno w Polsce. Nie wiem, czy to można łączyć ze stanowiskiem ministra. W każdym razie mam pytanie zasadnicze. Co z kosztami środowiskowymi w zakresie takim, że technologia bezprzewodowa 5G jest najgorszą możliwą technologią, jeśli chodzi o takie koszty. Choćby mówimy tutaj o zużyciu prądu, czy kosztach długofalowej eksploatacji takiego typu komunikacji, która na świecie jest uważana za jedną z gorszych komunikacji i tylko tam, gdzie jest to absolutnie niezbędne, stosuje się łącza bezprzewodowe. Ta wygoda, na którą się powołują lobbyści i strona przemysłowa, mówiąc o wygodzie dostępu do szybkiego internetu i tak zwanego Netflixa, no to się w ogóle nie równa siłą argumentu do strony społecznej, która mówi o zdrowiu ludzkim, gdzie sam już zapoznałem się z szeregiem badań, w których jest to dobitnie pokazane, że istnieją związki z czynnikami karcerogennymi, tak zwane klastry karcerogenne, gdzie wzrost ilości przekaźników i urządzeń jednoznacznie w badaniach na przykład w Brazylii, proszę tutaj podlinkować, jeśli ktoś to będzie oglądał, jest powiązany z występowaniem raka na tym obszarze. Również w telewizji publicznej zostały opublikowane dokumenty w zeszłym tygodniu przedstawiające rozmowy z osobami, których rodziny umierały na wskutek właśnie masztów P4, dla których pracownicy obecnie nas atakują przez Twittera i rozpętali razem za rąkę z Ministerstwem Cyfryzacji kampanię agresywną przeciwko naszemu środowisku, co jest karygodne, dlatego my musimy się bronić. I stąd też przyjmujemy takie formy, a nie inne obrony. Natomiast gdzie jest porównanie na przykład technologii 5G do technologii LiFi? Czy kto panu ministrowi zdrowia mówi o tym 5G w kontekście jakiegoś e-zdrowia? Przecież to jest jakiś kuriozum to, co pan sformułował. Pan w ogóle się na tym nie zna, co pan powiedział. Pan chyba, wie pan, że pan się nie zna, nie wiem, z której kartki pan to czytał, natomiast ta technologia nie pasuje do tego, co pan powiedział. Niech pan pokaże przykład urządzeń medycznych do operacji, które są na sieci 5G. To nie jest sieć, która idzie światłowodem, tylko mówimy o sieci w powietrzu przesłania. Gdzie w szpitalu trzeba przesyłać do urządzeń operacyjnych w powietrzu sygnał? No to jest czysta brednia lobbyingowa, którą pan podaje jako pracownik nasz. Chciałbym panu przypomnieć pana stanowisko. I to jest dla mnie nie do pomyślenia. Trzeba porównać przede wszystkim, jaki miks technologiczny dla Polski będzie optymalny w skali kraju. Zacznijmy od zużycia prądu, gdzie 5G powoduje spalanie ogromnej ilości węgla w tej chwili. Transfer światłowodami jest znacznie tańszy i to jest zaawansowana technologia. Co więcej, technologia LiFi, czyli tak jak tu mamy lampy, pozwala na znacznie szybszą i bezpieczniejszą transmisję danych. Jesteśmy w tej chwili jako Warszawa przodującym krajem, jeśli chodzi o wdrażanie tego w biurowcach. To nie jest jakiś zaścianek. Estonia to wynalazła i to jest bardzo konkurencyjna technologia. Czy ktoś z ministerstwa zajął się analizą porównania jednego drugim? Ja oczywiście wiem, że nie, bo tutaj są ewidentne konflikty interesów. Tak samo Instytut Łączności, konflikt interesów, proszę to sprawdzić. Ministerstwo Zdrowia, konflikt interesów, proszę to sprawdzić. My o tym mówimy. To jest w interpelacjach i to będzie. To jest wszystko publicznie widoczne. Państwa powiązania zawodowe i tak dalej.
czy powiedzmy powiązania zawodowe czy personalne z Rosją na przykład, co pani nam zarzuca, to też jest do sprawdzenia, jakie tu bardzo śmieszne rzeczy wychodzą, więc ten proces jest karygodny. Ja proponuję jeszcze raz wrócić do stołu wszystkie firmy komunikacyjne, T-Mobile, Orange, Huawei, Ericssony, Nokia, do stołu i ze stroną społeczną, z ekspertami od zdrowia, jeszcze raz musi być rozmowa. To nie może przelatywać nad głowami ludzi w tym kraju, że się wprowadza coś takiego, co oddaje naszą suwerenność w ręce poszczególnych korporacji. My zaraz ustalimy, które to korporacje są.